Cześć, witajcie moi kochani, no bardzo, ale to bardzo serdecznie w pierwszym odcinku zagrajmy w Warlords Battle Cry 2. Jest to moja gra dzieciństwa, można by powiedzieć. Na pewno jest to gierka, w której grałem za młodu i w sumie do czasu Windowsa XP ta gra była grywalna. Później przez długi czas nie mogłem odpalić jej. Chyba przez jakiś czas udało mi się odpalić na Windowsie 7, ale to też było bardzo niewygodne, więc niestety na ten długi czas odpadłem z tej gierki, ale w 2019 roku pod koniec pojawił się patch na Gogu, który umożliwił odpalenie polskiej wersji językowej bez żadnego ściągania polskiej wersji z płytki. Jako że nie mam od wielu lat napędu, to nie miałem tego zrobić za bardzo, a granie w tą grę bez polskiego dubbingu według mnie to jest bez sensu zupełnie. Nie wiem, może angielski dubbing jest rzeczywiście lepszy, trudno mi powiedzieć, ale ja po prostu przyzwyczaiłem się do polskiego i nie widziałem sensu grać w tą grę w inną wersję językową niż polską, dlatego cieszę się, że w końcu udało mi się tą gierkę po polsku odpalić. Dzięki temu, że GOG ma bardzo fajną ofertę i te gry działają rozsądnie, to postarałem się tutaj trochę popracować, pogrzebać, to zajęło dużo czasu i pewnie gdyby nie to, że Wojciech Przybyła, który jest wspierającym od ponad roku i miesiąc w miesiąc praktycznie mówi: Ptaku, a może byś odpalił tego Battle Cry'a? Ja tak, no bym chciał, ale nie działa. I teraz tak przysiadłem, szczerze, posiedziałem kilka godzin, żeby dostosować to do nagrywania, no bo oczywiście grać jako tako by się dało, ale nagrywanie tego było bardzo niewygodne. Wszystkie ikonki przysykiwały, nie widziałem podglądu, czasem obraz się nie nagrywał. Kiedy ja wiem, że tam może się nagrać albo nie nagrać, to ja nagrywam wtedy komentując bardzo niepewnie, tak taki przestraszony, trochę i poirytowany. Wolę zaczynać nagranie z dobrym nastrojem, więc dziękuję Wojciech za to, że cały czas mi przypominałeś o tej gierce, bo mega ją uwielbiam, cieszę się, że w ogóle trafiłeś się ty, który w ogóle chce tą grę obejrzeć, bo ja mam wrażenie, że ta gra jest hashtag nikogo, czyli że nikogo to nie obchodzi po prostu, więc jeżeli ktoś z was jest zainteresowany i podoba wam się ta gierka, to napiszcie w komentarzu, że wam się podoba, że chcecie oglądać. W sensie, ja wiem, być może większość z was zazwyczaj nie komentuje filmików i ja rozumiem, to nie każdy musi komentować, ale ja później nie wiem, czy ktoś chce to oglądać w ogóle, bo ja sam mogę sobie grać bez nagrywania, to nie ma problemu z tym, ale czy ktoś chce to obejrzeć? Jeżeli chcesz, napisz po prostu, podoba mi się. Tyle, nie musisz pisać książkę tam. Rozumiem, jesteśmy takim pokoleniem, które może już trochę wysiadł z tego komentowania wszystkich filmików i może już nie mamy ochoty pisać pod każdym filmikiem: podoba mi się, laj górę. No, zostaw kciuka, napisz podoba mi się, napisz jakieś miłe słowa, otuchy, żeby nagrywać dalej i tyle. I to mi wystarczy. I fajnie, jakbyś tak co odcinek robił, bo wtedy będę wiedział, że nie przyszedłeś tutaj przypadkiem raz, a jesteś tutaj częściej. No, wiem, może to być duży postulat, tak na to, że jeszcze nie pokazałem wam, o czym ta gierka w ogóle jest. Zagramy sobie w kampanię. Zostań głównodowodzącym armii, jedną po drugiej podbi krainę Terii. To jedną po drugiej podbi... Ej, ale zajebiście napisane zdanie. To tak niecodziennie mam wrażenie. I to, co mi się mega podobało w tej gierce, to że się tworzyło się bohaterów. Oczywiście to jest instrukcja, ale jako, że jestem prawdziwym mężczyzną, to oczywiście oleję. Zrobiłem postać jaką losową, tylko wtedy, żeby zobaczyć, czy to działa, ale teraz stworzę inną postać. Ona ma cztery podziały umiejętności i ja nie za bardzo nie pamiętam, na czym one polegają. Tu jest charyzma, inteligencja, zręczność, siła. Nie wiem, do czego to służy w ogóle. Zręczność ma mierną, ale ma wysoką siłę. Teraz co w to tu pójść, nie? Orki mają charyzmę, patrz. Ja zawsze lubiłem barbarzyńcę, bo był silny i zręczny. Nie mam pojęcia, co to oznaczało, nie? Premia za przewodzenie ludziom lub barbarzyńcom, minotaurom lub orkom lub minotaurom. Kurczę, ja powiem szczerze, że tak nie myślałem to za bardzo, czym by to zagrać, bo tak nie spodziewałem się, że to się w ogóle uda ogarnąć. Fatalna siła, istota lasu. Ale reszta jest w koksik. Wreszcie słowo mierny. Jak ja dawno nie słyszałem słowa mierny.
Ostatnio to mój stary mówił mierny do mnie, jak dostałem dwóje z jakiegoś przedmiotu w szkole. Jezu, jak to było dawno. Jesus. Ta gra mnie w ogóle przywołała jakieś dziwne wspomnienia z lat, kiedy chodziłem do szkoły. W ogóle. Znaczy, myślałem, że może zagrać Nieumarłymi ogólnie, ale... Mierna siła, średnia zręczność, wysoka inteligencja, średnia charyzma. A czy jest ktoś jeszcze, kto ma profity do bycia z nieumarłymi? Myślałem, że może nieumarłymi będę, kurde, ale nie wiem w sumie. Nie mam pojęcia, co było najlepsze, że kim mi się najbardziej podobało granie. Chcę, może powinienem sobie najpierw przypomnieć, co się tym robiło, nie? Ale i z tym. Ludziem lub barbarzyńcą można być. Mi się dobrze, jeżeli dobrze pamiętam, może ktoś mi to poprawi, ale jeżeli w tej grze była taka opcja, że mogłeś to robić w taki sposób, że mogłeś później podbić całą jakąś nację i później nią grać, więc może to jest jakaś opcja. Dobra, grajmy bez premii, wejdźmy barbarzyńcą. Jakoś tak, nie wiem dlaczego za bardzo, ale czemu nie? Przemek, niech będzie. Tryb normalny. Jeśli zginie, to umrze bezpowrotnie. Holy shit. Weźmy tryb cynowy. Jeśli przeżyjesz, to otrzymasz 25% więcej PD, lecz jeśli w niej zginiesz, to nie otrzymasz PD. Wydaje mi się, że to jest taka fajna konsekwencja. Poziom trudności średni. Rozdzielczość mogę zmienić, nie wiem dlaczego. Mam nadzieję, że jak teraz zmienię, to nie rozwali się wszystko. To jest to. Nie wiem, barbarzyńcy. Usprawnienie wszystkich jednostek brak. Odblokowane jednostki brak. Dobra. Myślę o barbarzyńce. Tak. Spodziewałem się nikogo oporu, warunki zwycięstwa, standardowe zwycięstwo, specjalne reguły brak. Dni ok, aby rozpocząć bitwę. Dobra, pogramy barbarzyńcami, czemu nie wiem. Chciałem grać nieumarłymi, ale może to nie jest takie ważne, nie, w tym momencie. No, dwa pekazy i jednego niewolnika. O, działa, patrz. Ja? Ty, jaka wysoka rozdzielczość jest. Czego? Którym się klika budowanie? Pod B. Nie bij mnie, panie! Panie! Nie bij mnie, panie! Panie! No dobrze. On tu podbija to. Pamiętam, że to dosyć taka zwariowana mgła wojny. To jest atak move pod A, to ma sens. Dobrze. Ale jako, że ja gram pod myszkę, klawiaturę, ja bym chciał zmienić przyciski. Da się to zrobić w ogóle w tej grze? To chyba się nie da. Fuck! Bo pod wsadem jest... Okej. Okay. Bez sensu, że pod wsadem mam ruszanie się kamerą. To mogę tak myszką ruszać. Dobra, będę kombinował. Ześlij na nich deszcz śmierci. Ześlij na nich deszcz
śmierci. Z drogi. Czy wieżyczki mamy? Panie, daj mi odpocząć, nie zauważyłem te teksty, kurde, to są takie wspomnienia. Panie, daj odpocząć, panie. Okej, coś tu możemy osiągnąć? Proces drugiego stopnia. Dobrze. Dobrze, dobrze. Ile maksymalnie można tam wejść? Ile to mi się mieściło? Kurde, chyba z 8. Dobra, weźmy 10. Dobra, weźmy... No dobra, niech będzie. Niech pasuje tutaj. Nie wiem, na ile też to tutaj będą musieli mnie atakować, nie? Tak w sumie. Ja? Ześlij na nich deszcz śmierci. Służę tylko tobie, mój panie. Służę tylko tobie, mój panie. Mój panie? Zdrowie. Nie wiem, czy na tej mapie jest dużo kopalni, czy nie. Dobrze. O, już widzę, że tu można spokojnie przejmować. Masz nowe jednostki do dyspozycji. Masz nowe jednostki do dyspozycji, super. Służę tylko tobie, panie. Służę tylko tobie, panie, mój panie. O! Mauzoleum. Jezu, to jest... Ta czcionka jest niemalże nieczytalna po prostu. Gdybym się nie domyślił, że to jest... Mauzoleum, to bym nawet nie wiedział, ty. Okej, Ram plus 2 do walki dla wszystkich, okej. Okay. Brzmi jak plan. Dobra, kilku tam zbuduj ich. Ulepszenie by się przydało. Czy mamy węgiel? W ogóle mamy kopalnię węgla, super. Ile tam może wejść w ogóle? Jest jakiś czek, jak zobaczyć, czy jest limit jakiś. Znaczy to chyba w zależności od poziomu. Jak jest trzeci poziom, to ma więcej niż drugi albo pierwszy. No, zwiększa pole widzenia, tak najbardziej. 210. Czy by potrzebowałem też dużo bardzo? Ej, to? To co generuje? Złoto. To jest złoto? A co to jest teraz? Dobrze! Bo teraz nie wiem, które jest które, nie? To jest ruda. Imo to jest ruda, to jest węgiel, to jest złoto. Czyli to jest kopalnia złota, tak? Zawsze mi się te ikonki myli, bo te ikonki tutaj jakby podobne są do tego. Ale ruda to mi się wydaje, że to jest to ruda. Jak na logikę, nie? Więc ty idź to rudy jak coś, bo potrzebujemy tej rudy. Z drogi. Stara pomarszczona harpia ofiaruje ci swój magiczny naszyjnik, jeśli wrócisz ze 750 sztukami złota. Badania zakończyłeś zadanie. Okej, okay, 750. Jeszcze tu wrócę. Okej. Służę tylko tobie, mój panie. A jak się patrzyło w ekwipunek tego gościa? Bo jakoś się patrzyło w ekwipunek, to nie? W jakiś sposób na to, żeby ekwipunek sprawdzać. Czego? Nie? Ja myślę, jestem niemalże pewien. Mam włócznie! Będę walczyć! Okej, okay, ile maksymalnie masz? 8. Ty, jak zapamiętałem, że 8 może maksymalnie. Holy shit, co? 3. To jest 3, tak? 3. 4, 5, 6, 7, 8. Okej. Okay. Mam ciało, Boże, przepraszam, że to powtarzam. Naprawdę, to jest jakieś... No jakbym się nagle obudził w, nie wiem, 2004. Jesus Christ. Okej, zachowaj grę. Mogę też ją wczytać w jakiś sposób? Trzymaj grę, mogę wczytać grę, tak.
Okej. Tak, mogę, dobra. Dobrze, dobrze, trochę ściszyłem gierkę, bo oczywiście zauważyłem, że jest dosyć głośno. Mam nadzieję, że teraz lepiej. Jak było dobrze, to dajcie mi znać, będę to edytował, czy jest cały czas za głośno, dajcie znać. Pierwszy taki pilotażowy odcinek, jako że to jest gra, której... Teraz już tak się nie robi, ale tutaj nie ma suwaczka głośności gier, ani gry, ani efektów specjalnych, tylko mogę tak niskie, wysokie, wyłączone dać, jakby to niewiele mi to jakby daje, nie? Mogę korekty gammy zrobić, cokolwiek to kurde znaczy, nie wiadomo. Mogę zwiększyć szybkość gry, ale nie chcę to zrobić, ponieważ ta gra średnio, pamiętam, że sobie radziła z takimi rzeczami, chyba. Ktoś plus 2, magia plus 1, okej. Okay. Służę tylko tobie, mój panie. Czego? Z drogi. Ześlij na nich deszcz. Drogi. Ześlij na nich deszcz. Drogi. Z drogi. Już tak jak tą grę uwielbiam. Przejmowanie to jest ten. Bohater nieprzyjaciela został zabity. Co? Bohater nieprzyjaciela został zabity? Ale przypał, gościu, zrobiłeś, naprawdę. To jest w ogóle możliwe. To jest woda. To mapę rozkminić, żeby to wyglądało dobrze. Więcej rudy, to by się przydało, oczywiście. Jakieś mury da się robić? A, oni mogą robić mury, bo wiem, że chyba niektóre jednostki nie mogą robić murów w ogóle. A przynajmniej mogą robić tylko określonego rodzaju mury. Okej. Badania zakończone. Mogę to pod kontrol dać? O, tak. Wróg został pokonany. Co? Te nam się napierdalają ostro, co? Jeszcze tu wrócę. Panie? Panie? Wedle życzenia. Wedle życzenia. Panie? Tak, panie. Jedną rzecz potrzebuję się dowiedzieć jeszcze. Nie bij mnie, panie! Nie bij mnie, panie! Potrzebuję węgla. Tutaj na spokojnie daj 8 tych chłopków. 5, 6, 7, 8. Tak, dobrze? No, zgadza się. No mniej więcej. Wedle życzenia. Czego? Plus 2 ekspa mają. Patrz, profeska. Zdrogi! 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 Jeszcze tu wrócę. Panie, daj odpocząć. Badania zakończone. Potrzebujesz więcej kamieni. No, nie będziesz mógł tych wieżyczek robić, tak? Czekaj. Już przegiąłem pałę z tymi wieżyczkami. Ej, tu lepiej. Gdzieś bym potrzebował, tak szczerze? No, że się dało te robić jeszcze, murki dodatkowe, ale nie wiem, czy to ma sens w ogóle. Tak jest coś jak wybieg, tam byś może to zrobił. Powinienem zrobić tak. Co mi tu idą? O, fucking. Nie mogę tego atakować.
Kurwa, przypał, one są latające. Właśnie widzę, że moje budowle zostały zaatakowane. Wracać. Chyba zapomniałem. Nie mam. Bo tyle pieniędzy mi zmarnowały. Może to zbudowałem, bo tutaj to w ogóle by było. Mi ten gnój, kurde. Teraz dam ci wpierdol, gościu. Zobaczysz. Da się to naprawić jakoś? Napraw. Wolne naprawy. No daj wolne naprawy. Nie będzie, ale niech naprawiają to. Mogę latające jednostki już robić? Walki dla jeźdźców i Pegazów. To będzie dobre. To już mogę robić jakieś latające jednostki? Nie, mogę robić... Nic nie mogę robić, w ogóle jest useless. Służę tylko tobie, mój panie. A tu będę mógł coś budować? Wow. Panie, daj odpocząć. Nie bij mnie, panie. No nie bij mnie, panie, nie bij mnie, ale jak to zrobić? Jednostki bym chciał latające. A fortesa trzeciego stopnia musi być, oh fuck. Ja? Ja? Ja mnie w chuja zrobili z tymi ulepszeniami. Ale to wychodzi właśnie, że ja nie, po prostu nie wiem, jak to działa, nie? Kiedy się dowiem, będę mógł chociaż trochę rozkminić. Nie, panie, nie! Nie, panie! Nie! Tak słodko. Badania zakończone. 8, 8. 5, 6, 7, no. Czego? Przebudowa ukończona. Dobrze. Z drogi. A ten gościu przyszedł przejąć moje kopalnie, ale nie przejął, a nie przyszedł jakby przejąć innej kopalni. Co za bot. Nie przejął mi tej, przejął mi te dwie i poszedł tam. Aha, on może tych nie potrzebuje. O, wow. O, jest... O. Brzmi jak plan, nie? Brzmi jak coś wielkiego. Nie bij mnie, panie. Nie bij mnie, panie. Wedle życzenia. Pozwala się nosić szereg umiejętności magicznych. Nie wiem, o co chodzi. Kompletnie. Można lepszeć kopalnię? Ładuj wojsku. Badania zakończone. Ha, większa siła. O! Okej, czyli można jakby zwiększa to obrażenia. Lol. Twoje budowle zostały zaatakowane. Dobrze! Czego? O, załatwię go. Ześlij na nich deszcz. Jeszcze tu wróci. Ale go załatwię. Ale ma wpierdol, gościu. Ale mu najebie na tym czacie. O Jezu. Oho. Kto mnie trzymał? Ja? Czego? Ojeju. Aż mi na ciebie się przykro patrzy, gościu, ale... Ale zdechniesz, gnoju. Kop go, kurwa, skopa tam, Pegas. Przybyliśmy, by walczyć. Chodź, weź go tam, zaciągnij z drugiej strony. Badania
Ja pierdolę, co on taki jest szybki? Jest! O, tak! A co mu się stało? Te gazy szybciej! A one chyba były zgrupowane z tym, z naszym kumplem i biegały w jego tempie chyba. Dawaj, kop, kop, kop! Kopać gnoja. Panie, daj. Jest! Jest! Aha! Dobra. Super. Haha. Dobra. Działaj tam. Okej, jeszcze lepsze ulepszenie. Co to robi? Burza! Jeden włada potężnymi błyskawicami. Piąty poziom portu w fortecy. Uzbrojenia przystępne do zbroi dla wszystkich jednostek. To brzmi jak plan. Dwa orły tu zrobię, żeby przypału nie było. Ej, tu jakiś ziomek szedł chyba? Dobrze widzę? Przybyliśmy, by walczyć. Berserker, umożliwia jednostkom wpaść w amok. Ale oni po tym amoku nie umierają? Przypadkiem? Niefortunnie wybrałem barbarzyńców. Ja w ogóle ich nie znam kompletnie, ale bohatera zawsze lubiłem barbarzyńców. Jest silny. Pierdzielek po mordach. Berserker, a to jest to. No nie potrzebuję tego. Mamy. Badania zakończone. Drogi, ześlij na nich deszcz. Ześlij na nich deszcz śmierci. Drogi. Zawsze się kieruję na bohatera, to jest logiczne, ale. Przebudowa ukończona. Bez przeginki. Czy to jest bonus plus 5 plus 10 do ataku dla barbarzyńca są dla wszystkich typu barbarzyńca, czy tylko dla barbarzyńca? A dla Minotaur już nie. Nie wiadomo, co? A ulepszenie już jest. No i regeneracji nie potrzebujemy. Ja, czy mogę tam wejść, nie? Czy to jest go zdoba? Może go zdoba. Pamiętam, że jedna z raz miała taką opcję, że mogła zmienić czy wyrekrutować owce, jakieś inne zwierzęta, które nie atakuje, i tak sobie latać i oglądać. Że niektóre zwierzęta warto było zabijać, żeby przeciwnik nie miał wizji. Ale nie wiem, czy mi się nie popieprzyło z jakąś inną gierką. Dobrze!
jeszcze tu wrócę. Jeszcze tu wrócę. Okay. Badania zakończone. Przebudowa ukończona. Nie wiem, co tam jest napisane. Premia plus 10 do obrażeń dla... Będę walczyć. Dlaczego? Dla gargulców gra... Grabieżców? Cholera wie, co to jest. Nie mam pytań nawet. O tak, dawaj burzę. Mam włócznie, będę walczyć. No ciekawe, no. Pewnie mógłbym to miejsce już dawno skończyć, to nie o to chodzi. Mam nadzieję, że wiecie, że ja tu gram dla relaksu, nie dla to, żeby to było optymalne czy coś. Gram tak, jak mi się podoba, więc jeżeli wam nie odpowiada to, że gram powoli, pewnie już bym mógł dawno skończyć, bo to jest... Podejrzewam, prosta misja, ale chcę rozpoznać się, co barbarzyńcy mogą robić w ogóle, nie? Żeby rozkminić, co warto najpierw ulepszać, w jaki sposób grać w ogóle. No nie pamiętam, no nie wiem, ile lat minęło, od kiedy ostatnio grałem, no. Pewnie w 2004 roku ostatnio grałem. Może później udało mi się odpalić, ale granie było bardzo nieprzyjemne, więc może ja tam jedną grę zagrałem. No, kiedyś nagrałem grę na raz, jeden odcinek, to no... Kurczę, no nie grałem zbyt wiele. Więc jakby ten uczy się na nowo, nie? Tak mogłoby być, tak z 16 lat nie grałem w tą gierkę. Tak naprawdę, żeby tak, wiesz, planować, rozkminić sobie, o co tu chodzi w ogóle. A może kampanię odpalić, nie? Jakąś potyczkę może tam gdzieś odpaliłem, trudno powiedzieć. Aha, czy tutaj mają bazę. Okej, ale na to zatrzymać bazę zatrzymuję na końcu. Uważaj, że wiem, gdzie jest. No, wyślemy tam jakąś armię, ale najpierw porobimy dodatkowe rzeczy, żeby trochę poekspić. O tak, tutaj trzeba było poprzejmować. Dobra, co tam możesz pobudować jeszcze, żeby się odkryć, co tu się dzieje? Chata Herszta. Tak dobrze czytałem? Nie wiem, ta czcionka jest okropna, naprawdę. Co ja zrobiłem? A, przerwałem budowę, okej. Okay. Nie eskutnąłem z nawyku. Dobra. Możliwa wymiana, no dobra. Jak burza się robi, robi się. Dobrze. Twoje oddziały zostały zaatakowane. Z drogi. Wow. Pewien... Nie wiem, co tam jest napisane. Szewe szyje? Szewc. Szyje parę butów. 7-milowych, ale zabrakło mu 1000 kryształów do ich ukończenia. Znajdź 1000 kryształów, a dostajesz buty. Okej. Okay. Plus 3 szybkość. Okej, okay, super. Jesus Christ. Po prostu czcionka jest dla mnie zabójcza, nie? Jak dyplomacja? Aha, mogę go zatrzymać? Super. Dobra, no ale dobra, okej. Okay. Można zatrzymać, super. Jakie tam jednostki mogę zbudować jeszcze? Czyli tak, muszę szybko iść pod pierwsze jednostki, żeby zawsze mieć przy sobie jakiś
jakąś armię, a jednocześnie pójść szybko od latające jednostki, żeby mnie nie zaatakowali latającymi. Chociaż barbarzyńcy mogę ratować, rzucają włóczniami, więc pewnie gdyby to, że miałem tutaj te pieski i ogary niepotrzebnie, znaczy niepotrzebnie, no. Jak one nazywają się? Piesy wojny. Przepraszam, psy wojny. Chociaż może piesy nawet, nie czemu nie. To gdybym nie miał tam jakąkolwiek jednostkę, to już by było okej. Okay. Dobra. Ja? O, to jest to, co najbardziej lubię. Zagadka badacza. Jeśli prawidłowo rozwiążesz następującą zagadkę, otrzymasz od bohatera jego kolekcję kamieni. Dusi się bez powietrza, chociaż nie ma płuc. Dusi się bez powietrza, też nie ma płuc. Dusi się bez powietrza, chociaż nie ma płuc. Pomyślałem, że ryba, nie? No bo ryba jednak potrzebuje powietrza. Nie ma płuc, ma skrzela. A jednocześnie jest... No ryba pływa pod wodą i potrzebuje tlenu, ale nie ma płuc, tylko ma skrzela. Czy to się liczy? Ryba. I prawie do odpowiedź. No co jeszcze? O kurwa, ogień. O, dał mi materiały. Nie, dlaczego tylko tyle? Myślałem, że jakiś przedmiot mi dasz. Coś tam, coś porób. A Pegasus na drugim poziomie. A, czy Pegasus jest jednostką drugiego poziomu. Jak jest trzeciego, dobra. Myślałem, że Pegasus jest trzeciego poziomu. On gdzieś idzie, patrz. Gdzieś kurwa tu idzie, ten mały. Kopalnia jakaś chyba. Czy to na zwiady poszedł? Może to zwiady? Nie ma zaklęć. Nie ma zaklęć, mój bohater. Zresztą ma buty zajebiste, to jest super. Jeszcze tu wrócę. Jak ten człowiek burza się robi? Robi się, ale co to za robienie w takim tempie? Teraz tak. Ten ma plus 3. Ten ma plus 3. Ja to już plus 10 zrobiłem? Plus 10 do obrażeń dla... Aha, plus 10 dla... Nie wiem kogo, kurwa. Uważaj. Grabieżca. Dlatego jest plus... Plus 10? Przebudowa ukończona. Możliwe. Aha, smok jest na tym poziomie, o Jezu. A jest bardzo potężny niby. Okej. Okay. Spójrz na te bicepsy! O mój Boże, kochałem te RTS-y. W ogóle ostatnio rozkminiałem sobie trochę, na czym polega bycie retro. Wydaje się, że teraz obecnie każdy RTS, który wychodzi, jest w formule. Tej, co znamy, jest taki gierek tutaj, to jest retro gra po prostu, bo... Kurewsko zestarzałe się gry. Tam gdzieś idą, patrz. Okej, tu coś zbudował, gościu. Limit armii zwiększanie, patrz. To jest mega drogę później. Nie wiem, czy ja kiedykolwiek zdążę to zrobić nawet. A nie pamiętałem, że tu był limit ważnym problemem, powiem szczerze. Chcesz odpoczynek?
Zobaczmy, czy tu jeszcze jakichś przedmiotów nie ma. Bo może kto wie, może będzie coś fajnego. Warto bohatera farmić, w sensie warto bohatera tak gdzieś wzmacniać, nie? Ale weź to już nie przejmujcie w sumie. Kij z tym. Tak szczerze, to już nic mi nie zagrożą. Nie wiem, przejmuję te... Tracę ten czas, żeby to... Ześlij na nich deszcz śmierci. Może tak by lepiej będzie. O tak. Cześć, no znowu źle kliknąłem, no nie rozumiem tego. Co, idą tam? Czy robią kolejkę, czy nie robią? Nie, no ja nie wiem. Dlaczego oni... Jak to anulować? O. Nie rozumiem tego. Nie można kolejkować... A tak move'a? A, rzeczywiście zwiększył się. Znaczy on sam załatwi tą lokację. Chcę zobaczyć. Badania zakończone. Gniew piorunów! Ześlij na nich deszcz śmierci. Spójrzcie na te bicepsy. Co? Z drogi. Dobra, pomóżcie mu, żeby nie było. Zabić wszystkich. Co? Z drogi. Z drogi. Z drogi. Czy tu, jak rozumiem, był jeszcze jeden gracz, tak? Który został zniszczony, czy jakby? Nie rozumiem. Znaczy tam jakiś bohater na początku był zabity. Dobra. Nie mi się na kurwa tam węgorza, ty. O, tak się stęskniłem za tym. Tak jest! Przemek. Przemek. Napisana gra stać uważność została skasowana. Ej, to jest zajebisty pomysł. Fajnie, że to robi. Nie wiem, czy chcemy mieć żołnierza, czy kapłana? Spróbuję kapłana. On będzie i tak silny. Okej, koło weźmiemy ze sobą. Niewiele mam do wyboru, powiem szczerze, ale... Oni, z tego co wiem, potrafią... Ja zawsze mogę zamieniać jak ktoś. Oni potrafią, z tego co pamiętam, przejmować. Więc to fajnie byłoby taką jednostkę mieć dodatkowo, żeby mogła przejmować rzeczy. Finanse 8 korony... A 3 dochodu. Barbarzyńcy to dwa regiony, orki 2. A, no tak, bo będziemy przejmować cały świat, nie? Leśne istoty będziemy tu ogarniać. A tu mrocznych krasnoludów. Zagładę. Wojny. Lelfy. Tu koło... Ludzi.
the fuck? A to? Właściciel demon. Minotaur. Brak właściciela. Ork. Naprawdę, brak właściciela? Leśny elf. Gdzie są ten, nie umarli? Ja nie umarły? A nie, jest nie umarły, co za zakłady, no tak. No dobrze, to będzie dzisiaj wszystko. Serdecznie dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia, no i cześć! Dajcie znać, jak wam się podobało i czy chcecie do więcej. Cześć!